Cześć, witajcie z tej strony Barbara, a to są kryminałki Barbarki. Na wstępie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał, którzy zostawili łapkę w górę i komentarz. Każda tego rodzaju działalność pozwala mi rozwijać kanał. Jeśli chcecie jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju mojego podcastu, Możecie mnie wesprzeć, klikając odpowiedni przycisk tutaj na YouTube, albo stawiając mi wirtualną kawę. Link w opisie. Chcę was również, moi drodzy, uprzedzić, że jeżeli głos mi się, na przykład, będzie łamał, albo niechcący usłyszycie siorbnięcie nosem, to bardzo was przepraszam, ale wiosna się rozchulała i moja alergia niestety też. Oczywiście na tyle, na ile będę mogła. Wszelkie te niedogodności wyeliminuje. A teraz już zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Jak już oczywiście się zorientowaliście po tytule znowu jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Cofniemy się o ponad 100 lat do końcówki XIX wieku. Jakoś tak ostatnio w oczy wpadły mi te sprawy retro. Dzisiaj znajdziemy się przy kago. Opowiem wam historię pewnego małżeństwa, małżeństwa, w którym już spoilerując powiem, że mąż zabija żonę, zamiast tak po prostu się z nią rozwieść. Uprzedzam wam też, zanim przejdę do właściwej opowieści, żebyście dzisiaj raczej w trakcie słuchania nie sięgali po nic do jedzenia ani do picia, bo będą tu, że się tak wyrażę, Mało smaczne fragmenty. Wiecie, ja już kolejny raz się zastanawiam w moich podcastach, co takiego kieruje ludźmi, że zamiast po prostu się rozstać, rozwieść, sięgają po metodę ostateczną, po zabójstwo. Po co? Naprawdę nie umiem tego zrozumieć. Szukam odpowiedzi na to pytanie właściwie już od bardzo dawna i ciągle jeszcze nie znalazłam. Zresztą myślę, że nie tylko ja. A już sposób, jaki na pozbycie się żony wybrał bohater dzisiejszej historii, po prostu nie mieści się w głowie. Chicago. O zbiegu ulic Diversey Parkway i Hermitage Avenue dzisiaj stoi niepozorny budynek mieszkalny. Ale w tym miejscu ponad 100 lat temu. Rozegrały się wyjątkowo makabryczne historie. Adolf Ledgert był znanym w Chicago właścicielem wytwórni kiełbas. Pewnego dnia zginęła jego żona, a mężczyzna będzie próbował przekonać sąd, że jej zniknięcie zostało spowodowane jej szaleństwem, i ona najzwyczajniej w świecie po prostu od niego uciekła. Mimo tych wyjaśnień zostaje wdrożone śledztwo, i to, co się okazuje w trakcie jego trwania, jest takim koszmarkiem, koszmarkiem wyjętym z standardnego horroru. A zatem, co się stało z Luisą Ledgert? Zanim odpowiemy na to pytanie, albo spróbujemy na nie odpowiedzieć, zapoznajmy się troszeczkę z głównym. Bohaterem czy też antybohaterem dzisiejszej historii? Adolf Ledgert urodził się w Gustersloch w Niemczech w 1845 roku. Na początku lat 70. XIX wieku wyjechał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pieniędzy i lepszego życia. Najpierw pracował jako grabarz. A później został rzeźnikiem. W 1877 roku umarła jego pierwsza żona, Caroline Ledgert. Rok później, na żywdowiec, który jakoś specjalnie długo nie rozpaczał po stracie pierwszej małżonki, ożenił się drugi raz z młodszą od siebie o 10 lat, Louisą Bignes. W dniu ślubu, podarował jej złotą obrączkę, na której były wygrawerowane jej nowe inicjały – L.L. W 1879 roku w Chicago nasz świeżo upieczony żonkoś otworzył wytwórnię francuskich, włoskich i niemieckich wędlin, która zaczęła prosperować na tyle dobrze, że w niedługim czasie obok fabryki Wyrósł trzypiętrowy dom, w którym właściciel zamieszkał razem z żoną i ich dwoma wspólnymi synami, Elmerem i Louisem, a oprócz tego zamieszkał z nimi również jego syn z pierwszego małżeństwa, Arnold. Ponadto Adolf z Louisą doczekali się dwóch córek, Louisy i Elsy, ale dziewczynki zmarły mając około roku. Interesy Adolfa szły doskonale. Niestety, nie mogę tego samego powiedzieć o jego małżeństwie. Świat miał się dosyć szybko dowiedzieć, co takiego drzemie w Adolfie. Chyba to imię ma w sobie coś takiego dziwnego, że panowie, który je którzy je noszą, mają jakieś takie niefajne cechy charakteru. Oczywiście to tylko taka moja dywagacja. 1 maja 1897 roku państwo Ledgert udali się na spacer. I to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Luisę żywą. Trzy dni później brat kobiety, Dietrich Bignes, mocno zaniepokojony faktem, że w żaden sposób nie może się skontaktować z siostrą, postanowił dowiedzieć się u źródła, co się stało. Pojechał do domu Adolfa i Luisy, gdzie zaczął wypytywać szwagra, gdzie jest kobieta. Ale ten przyznał się jedynie do tego, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie przebywa jego żona. Przyznał się też, że nigdzie nie zgłosił jej zaginięcia. Za to zaczął snuć teorię, że może Luisa popełniła samobójstwo, bo w jego mniemaniu była szalona. Brat kobiety, przerażony takim lekceważącym podejściem do zniknięcia siostry, postanowił pójść na posterunek policji i zawiadomić o jej zniknięciu stosowne służby. I tak rozpoczęło się śledztwo pod kierownictwem Hermana Schettlera. Przesłuchano krewnych i przyjaciół małżeństwa. Przeszukano miasto, ale po Luisie nigdzie nie było śladu, jakby się zapadła pod ziemię albo porwali ją kosmici. Jednak funkcjonariusze się nie poddawali. 15 maja postanowili skoncentrować swoje poszukiwania na wytwórni kiełbas Ledgerta. Mężczyzna. Bardzo się tym faktem zaniepokoił. Zaczął wykonywać jakieś dziwne ruchy, wręcz cuda, żeby tylko wejść do swojej fabryki wcześniej, aniżeli zjawi się tam policja. Ale służby, obserwując małżonka, który właściwie nie wykazywał żadnego zaniepokojenia ani smutku z powodu zaginięcia żony, bardzo skutecznie mu to uniemożliwiły. Przeczuwając, że on może chcieć po prostu zatrzeć jakieś ślady. Początkowo funkcjonariusze przeszukujący fabrykę nie znaleźli w niej niczego podejrzanego. Ale w pewnym momencie jeden ze strażników, pracujący w wyżej wymienionym zakładzie, zasugerował im, żeby zaj zajrzeli do znajdującej się w piwnicy kadzi parowej. Niestety nigdzie nie znalazłam informacji, dlaczego ten strażnik wskazał im tękać. Okazało się, że w środku znajdowała się czerwono-brązowa, cuchnąca maś. Kiedy ją wylano, oczom funkcjonariuszy ukazały się niewielkie kawałki kości. I to już oczywiście wydało się policjantom bardzo podejrzane, Zatem zaczęli przeszukiwać inne sprzęty znajdujące się w fabryce, w tym m.in. kocioł, w którym natrafiono na złotą obrączkę z, wygrawer z wygrawerowanymi inicjałami, a jakże LL. A oprócz tego znaleziono tam też pierścionek oraz dwie stalowe fiszbiny od gorsetu. Niedaleko znaleziono kawałki ubrań. Fragment sztucznego zęba oraz pasmo włosów. 18 maja Ledgert został aresztowany i oskarżony o zamordowanie żony. Proces mężczyzny był wówczas medialną sensacją, a do Chicago przyjechali reporterzy z najodleglejszych zakątków Stanów Zjednoczonych, żeby relacjonować przebieg sprawy. Podczas kolejnych rozpraw najaw, zaczęły wychodzić jak na tamte czasy niesamowicie szokujące szczegóły z małżeństwa Ledgertów. Otóż rodzina Luisy zeznała, że Adolf nie tylko zdradzał żonę, ale również stosował wobec niej przemoc. Te wersje potwierdziła m.in. Christina Feld, była kochanka Adolfa. Opowiedziała również, że ten wyrażał się o swojej żonie nie inaczej, jak tylko z nienawiścią i bardzo otwarcie mówił, że chciałby się jej za wszelką cenę pozbyć. Z kolei Mary Seimerling, służąca rodziny, z którą Ledgert miał w tamtym momencie romans i ponoć nawet chciał się z nią ożenić, stwierdziła, że ten traktował Louise w życzliwy sposób. Tylko jakoś trudno uwierzyć w wersję służącej, wiedząc, gdzie znaleziono szczątki po kobiecie. To chyba ma niewiele wspólnego z życzliwością. No ale wróćmy do sprawy. Zeznania jednego z pracowników fabryki także rzuciły na sprawę nieco światła oraz na to, co faktycznie mogło się wydarzyć 1 maja. Mianowicie ten mężczyzna zeznał, że w marcu Ledgert zamówił około 170 kg potażu, czyli węglanu potasu, który pod koniec kwietnia nakazał rozpuścić w wielkiej kadzi. Ten sam mężczyzna powiedział również, że w dniu, kiedy zaginęła Luisa, Adolf gotował ten roztwór. Potem w niedzielę i poniedziałek kompletnie nieświadomi niczego pracownicy fabryki, nie mający zielonego pojęcia, że prawdopodobnie pomagają Adolfowi zatrzeć ślady morderstwa i posprzątać fabrykę, pozbyli się płynu, który wykipiał Skadzi, a jego resztki zostały zakopane niedaleko fabryki lub spalone w wędzarni. I właśnie tam funkcjonariusze... Znaleźli kawałek czaszki oraz kolejne fragmenty kości. Adolf na swoją obronę nie miał kompletnie nic. Próbował za wszelką cenę przekonać sąd, że jego żona była szalona i po prostu od niego uciekła. Z kolei, jeżeli chodzi o potarz, tłumaczył dalej, to on miał go używać. Do wyrobu mydła, za pomocą którego była sprzątana fabryka, bo tak miało być taniej. Jednak ani sędziego, ani ławy przysięgłych nie przekonały te argumenty. Szybciutko je obalono, ponieważ wyliczono, że ilość potażu, którą kupił Ledgert, wystarczyłaby spokojnie do wyprodu wyprodukowania 900 kg mydła, a to z kolei Starczyłoby na to, żeby hale wyczyścić kilka razy. Udowodniono również, że tłumaczenie, iż samodzielna produkcja mydła z potażu jest bardziej opłacalna niż kupowanie gotowego produktu, jest kompletnie bzdurna, ponieważ tak naprawdę wychodziło to znacznie drożej niż zakup gotowego mydła. Jakby tego było mało, w momencie, kiedy Luisa zaginęła, w zakładzie było co najmniej 100 kostek mydła. Zatem nie było żadnej potrzeby, żeby kupować kolejny produkt. Oczywiście, śledczy mieli cały czas ten jeden najważniejszy problem. Nie mogli udowodnić, że Luisa rzeczywiście nie żyje. Przypominam, że my mówimy o końcówce XIX wieku. To są czasy, kiedy gdzieś tam. Zaczyna raczkować określanie grupy krwi, więc o żadnym DNA nie może być tutaj mowy. Ja nawet nie jestem pewna, czy w ogóle wtedy o czymś takim jak DNA ktoś wiedział. Przyznam się, że tego nie sprawdziłam. Ale prokurator, w związku z brakiem fizycznego dowodu, czyli tak naprawdę ciała, potwierdzającego, że Luisa nie żyje, starał się Dowieść, że potaż zakupiony przez Adolfa został wykorzystany do tego, żeby rozpuścić zwłoki kobiety. A kości, które udało się znaleźć, to są jej szczątki. Tenże oskarżyciel był niesłychanie uparty i zdeterminowany, żeby wykazać, że to on ma rację. Zdecydował się zademonstrować, jak potaż działa na żywe tkanki. Otóż kocioł wypełniono dokładnie tą samą miksturą, której używał Adolf. I z pomocą zdobytych do tego celu przez prokuratura zwłok, nie wiem jak i nie chcę wiedzieć, uzyskano taką samą brązowo-czerwoną ciecz, jaką znaleziono w kadzi Ledgerta. A zatem Eksperyment potwierdził, że teza, iż zwłoki Luisy zostały w potażu rozpuszczone, miała jak najbardziej rację bytu. A tak swoją drogą, ten prokurator naprawdę musiał być uparty i zdesperowany, że zrobił tak makabryczny eksperyment procesowy. Prawdę powiedziawszy, z jednej strony uważam, że to było wyjątkowo obrzydliwe, ale z drugiej szacun dla tego prokuratora, bo przypuszczam, że i dla niego udział w takim eksperymencie nie należał do przyjemnych. Adwokat Ledgerta chciał odbić piłeczkę i z kolei on twierdził, że zrobił identyczny eksperyment, ale jego wnioski były zupełnie inne od tych, jakie wyciągnął prokurator. Adwokat próbował też przekonać łowę przysięgłych, że tak naprawdę Luisa żyje ma się świetnie i po prostu wyjechała do jakichś znajomych. Przedstawił nawet list, który rzekomo kobieta miała napisać, ale badania grafologiczne zdecydowanie wykluczyły to, by został on skreślony jej ręką. Proces Ledgerta był pierwszym procesem w historii, kiedy do pomocy wezwano antropologa, jako biegłego sądowego. Profesor George Dorsey, będący również kuratorem Muzeum Historii Naturalnej w Chicago, dokładnie zbadał fragmenty kości, które były naprawdę malutkie, bo one miały wielkość niedużego kamyczka. I na podstawie tych oględzin stwierdził, że kości należą do kobiet. Więc Albo facet tutaj czarował, albo naprawdę znał się na rzeczy i był przekonany o swojej nieomylności. Co interesujące, dzisiejsi naukowcy wątpią, by w tamtych czasach był on w stanie ustalić, do kogo, czy do kobiety, czy do mężczyzny, znalezione kawałki kości należały. Ja powiem w ten sposób: nie chcę wątpić w opinię tego profesora. Chcę wierzyć, że on rzeczywiście z czystym sumieniem określił, do jakiej płci należały znalezione kości. I powiem jeszcze tak. Mamy XXI wiek. Jak sobie przypomnę, jakie metody i środki mieli policjanci 100 lat temu czy 50 lat temu, a mimo to rozwiązywali bardzo trudne sprawy kryminalne. I teraz porównam to z pracą dzisiejszych śledczych. Którzy mają niesamowite możliwości, monitoringi i nawet mając twarz nagraną na monitoringu, nie są w stanie złapać zwykłego złodzieja, okradającego na wnuczka, to moi drodzy, ja po prostu nie mam pytań. To taka moja mała dywagacja. Wróćmy więc z powrotem do naszej historii. Ława Przysięgłych i sędzia uwierzyli opinii Dorseja i przyjęli, że były to szczątki zaginionej żony Adolfa. Antropolog zatem zeznaje na niekorzyść Adolfa. Na jego niekorzyść działały również zeznania jego rodziny na temat problemów małżeńskich. No i oczywiście koronny dowód, czyli obrączka kobiety znaleziona w kotle. Ostatecznie ława przysięgłych uznała mężczyznę za winnego i skazała go na dożywodzie. Ledgerta posadzono w więzieniu Joliet, gdzie zmarł 7 lipca 1899 roku i do końca życia twierdził, że jest niewinny. Po tym procesie Narodziło się w Chicago mnóstwo miejskich legend na temat tego morderstwa. Otóż, według jednej z nich, takiej najbardziej makabrycznej, z ciała Luisy zrobiono kiełbasę, która miała potem zostać sprzedana. W tym czasie fabryka ponoć akurat nie zajmowała się jej produkcją, ale ta plotka wystarczyła, żeby w trakcie trwania procesu Sprzedaż kiełbasy mocno spadła. I to nie tylko takiej z fabryki oskarżonego, ale w ogóle. Opowiadano sobie również historię o tym, że zjawa kobiety straszyła w domu Ledgertów, że nawiedzona miała być też cała fabryka, o czym nie raz i nie dwa wspominały lokalne gazety. Nawet jeszcze kilka lat po procesie jeden ze stróżów John Seyfert przysięgał, że na własne oczy widział ducha Loisy. I tu mi się od razu włącza taki złośliwy chochlik, który pyta, co ty chłopie piłeś albo brałeś? Ale ten pan był tak zdeterminowany i przekonany o tym, że widział tego ducha, że nawet zgłosił to na policję. W efekcie tego zgłoszenia do fabryki zostali wysłani dwaj detektywi. John Quinn i William Brown. W artykule, który ukazał się 4 kwietnia 1901 roku w The Moines Daily News, napisano, że kiedy panowie weszli do środka, zobaczyli dziwne światło, a idąc za nim dotarli do piwnicy, gdzie znajdowała się Kać, w której Ledgert miał rozpuścić ciało żony. I to tam mieli zobaczyć zjawę Luisy. Dzisiaj w miejscu dawnej fabryki znajdują się mieszkania. Żaden z lokatorów nigdy nie zgłosił, by był niepokojony przez jakiegokolwiek ducha. I to już cała historia. Jak sądzicie, Ledgert rozpuścił żonę w kadzi czy nie? Ja uważam, że tak. Wy oczywiście możecie mieć odrębne zdanie. Wiem, że jest tutaj trochę mało danych, ale tylko tyle udało mi się znaleźć. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Jeżeli Wam się spodobała, to wiecie, co robić, a my usłyszymy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.